A jest paczka do otworzenia. Zobaczymy. Paka! Paka! Co to za paka? Moje! Twoje? To magik poleciał otwierać. O, chodź! Ciężkie. Ciężkie? Pokaż. No, takie trochę. No, jest ciężkie. Dobra, stawiaj. Na raptusa. Idę po nóż. No, by tu do trzymania jest. A jak to się tu zmieniało? No, to tak. A. Idziemy. Prezent dla Bleka? Proszę, żeby coś dla mnie było. Dla ciebie? No. Nie, to dla mnie jest. A może dla ciebie? Bo zawsze coś dla ciebie przychodzi. No to zobacz, co jest. Teraz już otworzysz. Ale nie, to z góry otwierasz. Tu patrz. Buty. Co ty? Buty dla Bleka? Czy dla ciebie? Foksy. Firefox. A coś tu może jest, jakiś prezencik. Fajne. Raczej nie ma. Ciekawe dla kogo? No dla mnie. To muszę przymierzyć. Fox. Firefox. Kurczę, jakieś mocne zaczęli robić te foksy nowe. A nowe robią? No chyba no, nowe są zupełnie. Znaczy no... Ci powiem, że mocniejsze niż tamte. To są moje stare trepy. Weź pokaż tego trepa. Jednego daj. To na przywitanie, może Czekaj, zaraz zrobimy porównanie tych butów. Wyższy chyba ten. Poczekaj. Kuba. Ten wyższy? Ten nie, chyba wyższy. Takie same. Nie wiem. Ale tak, patrząc... To ten lepiej wygląda. Ten lepiej wygląda. Nie wiem, czy te takie zlochrane. Dobra, trzymaj, ja przymierzę. No, bo coś dla ciebie. To widzisz? Wszystko dla ciebie. Jak to się stało? Jak to się stało? No słuchaj, musiały być dla mnie, dlatego że Tomek musiał jakieś buty mieć, tak? No. No. A ty też masz te stare, te niebieskie. Nowe foksy. Czerwony foks. Może i niebieski. Nóg nie będę łamał w nich. O! O, powiem wam, lepsze. Takie bardzo zwarte są. Bo te to już takie były... Nie, naprawdę super są. Zobacz. Jak robot, tak jak kiedyś, jak nogę złamałeś. W porównaniu do tych, zobacz, zapnę je. Tu już mi się ten zamek rozwala. Najgorzej, że to tak robi to dziun, dziun, dziun. Nie? No. Nie, no fajne. Jak wyglądasz, jak ty robot, jak kiedyś, zaraz nie? Zaraz czuję, że ta kostka jest, wiesz co?
taka sztywna, bo te to już takie były rozlazłe, wiesz, już stare. No to luksus. Mi się wydaje, że coś tutaj poprawili, coś jest, chyba nawet inny materiał jest. Albo Blackowi tak tylko. Te buty miałem ile? 4 lata. To może tylko tak Blackowi zrobili. No może, a zobaczymy jaki spód mają. O, patrz. A tamten... Typowy na szybką jazdę. A tamte? A te, no to na takie bardziej hard enduro. Ale do szybkiej jazdy się nie nadają, bo po prostu ciężko się w ogóle zmienia w nich biegi. Często się hamuje w nich, przypadkowo. Bo mają te protektory, wiesz, i to haczy o podnóżki. Dobrze się trzymają na podnóżkach, ale wolę tak do szybkiej jazdy, to wolę takie z płaską podeszwą. Płaską podeszwą. Co? Fajne? No. Jak to kiedyś mówiliśmy, to fajne. Nie, ale to jest jednak prawda. Że? To jest jednak prawda, że no buty, wiadomo, jak się jeździ w nich, nie wiem, z 3-4 lata, dostaną wody, one się takie jakieś tu rozlazłe robią. Akurat tak w Foxach jest. Zobaczymy, jak te długo będą takie zwarte. Czekajcie, zobaczymy, porównamy sobie zawias. Na zawiasie. Czyli no, nic się nie zmieniło. Zawias jest taki sam. Fajnie, bo ty masz zawias, a ja nie mam, nie? Tu większy skok jest, bo może już są wyrobione. A ty, czy masz nie, zawias? Nie, nie mam. Masz tylko tutaj takie przeszycie. Także no, ciężko w nich, ale jak dorośniesz, to sobie kupisz z zawiasem. Tak? No. A ty już będziesz na dorosłą miał bez zawiasa. Słuchajcie, możecie wbijać na sklep motoholicy.pl. Powołać się, tak, powołać się na Blackopsa. No i towary dostaniecie znacznie taniej. Ja dostałem na to zniżkę. No i te buty wpadają dla Tomka. No. A ostatnio było źle. Ostatnio było źle. Tomek miał buty i dobrze, że miał, bo co było? Co było? By kostkę złamał. Tak, tak by było. To powaga, naprawdę. A mama w domu. Co? A mama w domu, jak tato powiedział, że kupił buty od dziadka, nie? No i co? Mama zapytała za ile, nie? No. Potem tata powiedział, że bez butów to bym się wywalił i złamał kostkę. No. A mama, o nie. No i co, zgodziła się na zakup? No, zgodziła się. No widzisz, nie jest tak źle. Bezpieczeństwo, słuchaj Kuba, a bezpieczeństwo to najważniejsza sprawa, nie? Mhm. I co, od razu lepiej z tym uchwytem, nie? Jezus. A tamten to normalnie ciężką robotę miałeś. Nie. Fajne. Co? Fajne są. Fajne. Podobają ci się? Podobają. Mi też się podobają. Naprawdę bardzo wygodne. To są takie wyróżniające się. Takie czerwone, nie? No może trochę ten kolor taki za bardzo czerwony, no ale... Mogłoby być jeszcze trochę czarnego dane, nie? Bardziej. No. Nie jest źle. Będzie dobrze. Ale muszę wam powiedzieć, że na przykład na ale Raptorze... Ale takie są, nie? Słuchaj, ale wiesz co, powiem ci ciekawostkę. Na przykład w tych butach mi się najlepiej jeździ kładem. Bardzo dobrze można się zaprzeć i bardzo dobrze trzymają na podnóżkę. A te na motocykl będą. O, to masz już, widzisz. Do wyboru. No. Do koloru. Dobrze, że nie mam takich butów jak pisar, nie? Co? Pisar ma takie buty, chyba odcinek zrobimy z butami pisara znowu. A ja ci puk. Oj, widzę, że ten Raptor ci się podoba, co? No.
fajnie się nim jeździło. A może jutro dam ci się przejechać? Widzę, plepę dałeś. No ten z tego 16 lat, że nie można. Za ślepkę taką dałem. Blego co, na 16 lat. Od 16 lat. Tu trzeba jeszcze napisać od 9. O, to ty nie możesz nim jeździć jak od 16. Ty masz 7 dopiero. 7. 8 prawie. No. A twoje buty, słuchaj, są wygodne, powiedz? No tak właśnie. Nie za bardzo. Nie. Nie, bo się źle chodzi. A no, chodzi to się każdy źle. To a ty nie, masz zawias, nie? Ale to nic, ale to wiesz, zawiasy te nie służą do chodzenia, tylko po prostu do lepszego operowania, na przykład zmianą biegów. O, jakbyś miał zawias, by ci lepiej biegi szło zmieniać, wiesz? A... Chyba, że zanurzymy je w wodzie. Albo ci nacięcia zrobię. Ale będzie ci woda przelatywała. Terema to jest ostatecznie, nie? Powiedz, czym najlepiej lubisz jeździć? Kład jest fajny, ale na zimę. Kład to jest na zimę fajny. Też tak mówię. Bo kładem to bączki jedynie można... I na bardzo upalne lato. O, na tak. Na bardzo upalne, takie... Tak. Ponad 30. No. Bo ponad 30 to motocyklem to słabo, wiesz? Takie przejechanie się gdzieś, nie? No, taka przejażdżka. I 5 litrów wody na pacę, nie? Czy tam z 28. No. A powiedz, lubisz jeździć po torze, czy tak bardziej luźno tym motocyklem MRF-ą? Tak, to bardziej mi się wydaje, że jak jest wyznaczone gdzieś. O, to musimy sobie wyznaczać takie. Bo tak jak nie wyznaczy się, to tam się pojedzie, nie? No. I nie wiadomo, gdzie jechać, nie? No. A ja to się szybko w takim lesie zgubię, nie? No. Ale to, co ci tam Bartek wyznaczył ten tor, no to fajnie ci wyznaczył. Tak, oglądu, fajnie nie? było. No. No. Zakrętasy. Tak, podbijanki te, tak... No to może to nie jest głupi pomysł, żeby pojechać do nas na żwirownię i sobie zrobić takie coś. No nie jest. Zrobimy. I tak sobie wyjeździć. Tylko nie wiadomo, jak tam jest... znowu z tą, wiesz, po tych deszczach, nie? Bo jakby nie znowu laksa, taka jak zawsze, to słabo. To spokojnie! Mamy no. Raptusa! Trzy osoby się zmieszczą. Ja tu, ty dziadek tu, a tata tam. Na rolkach. No mi się wydaje, że one są tak samo robione, chyba że jakiś inny materiał zastosowali, albo te już po prostu są takie... Czekaj, tu jest taki... Tak, tu jest inny materiał w środku. Tu jest inny materiał i tu jest inny materiał. Ale mi chodzi o zewnątrz, wiesz? A, zewnątrz? Nie, no podobny jest, tylko ten tu już jest stary, wiesz? Nie. Wytarty. Ale są takie, no bardziej, no nie wiem, chyba dlatego, że są po prostu nowe. Te może też takie były. Te wszystkie buty są fajne, nie? Tylko muszą być nowe. No, ale co? Bo jak już są takie błotne, to trzeba je wyczyścić, żeby były jak nowe. Tak. O buty trzeba dbać. Tylko jak tu dbać o buty enduro? Nara, hejos, trzymajcie się. Czekaj. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.